Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 181 odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. Już bardzo długo nie mówiłam w tym podcaście o odchudzaniu, nie dawałam Wam żadnych wskazówek oraz porad na temat właśnie odchudzania. I w związku z tym, że w tym tygodniu świętuję czwarte urodziny mojej firmy, a moja firma powstała po to, żeby pomagać innym kobietom zmieniać nawyki żywieniowe. Jeśli chcą, to żeby schudnąć skutecznie na całe życie i w międzyczasie też wzmocnić swoją pewność siebie. I w związku z tym, że moja firma świętuje czwarte urodziny, chciałabym podarować Wam odcinek podcastu o tym, w jaki sposób podejść do odchudzania z głową w 2022 roku, kiedy wiemy, że diety cud. Nie działają, że restrykcje nie działają, że nie ma zakazanych i wskazanych produktów w odchudzaniu. No i właśnie chciałabym dać Wam kilka wskazówek, jeśli chcecie schudnąć. I z jednej strony to jest um, prezent dla Was ode mnie odcinek o odchudzaniu. A jeśli ktoś z Was będzie chciał zwiększyć swoją wiedzę na temat odchudzania, potrzebuje nowych przepisów, potrzebuje planu żywieniowego, to przygotowałam promocję na czwarte urodziny mojej firmy. I moja książka, moje e-booki z przepisami oraz wszystkie plany żywieniowe są 20% taniej. Urodzinowa promocja trwa od 15 do 22 sierpnia 2022 roku i wystarczy w koszyku wpisać kod urodziny, żeby odebrać 20% zniżki na wszystkie moje produkty. I jeśli chodzi o Odchudzanie, to ja bym zaczęła ten cały proces od zadania sobie pytania, dlaczego chcesz schudnąć? I <gry> Ja chciałabym Wam powiedzieć tutaj właśnie o moim e, ostatnim podejściu do odchudzania, które miało miejsce jakiś miesiąc temu. Stanęłam na waga z ciekawości i okazało się, że waży 2 kg więcej. I moja pierwsza myśl była taka, że muszę schudnąć, nie wiem, to była zupełnie automatyczna myśl, i stwierdziłam, że ok, no to przechodzę na redukcję. Natomiast e, kontrolowanie ilości Jedzenia sprawiło, że ja tak bardzo skupiałam się na ciele, ciągle o tym myślałam, że zaczęło przeszkadzać mi to w życiu codziennym. I wpadła mi też w ręce akurat książka Obsesja Piękna, która sprawiła, że ja zaczęłam kwestionować to, czy ja w ogóle chcę się odchudzać. I po przeczytaniu tej książki stwierdziłam kilogram w tą, czy dwa kilogramy w tamtą. Nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Moje wyniki krwi są w normie, czuję się świetnie, czułam się ze sobą bardzo dobrze, mieściłam się w moje ubrania, zanim stanęłam na wagę, więc może niepotrzebnie w ogóle to robiłam i po co w ogóle przyszło mi to do głowy. I pomimo tego, że jestem bardzo świadoma, jestem pewna siebie, akceptuję swoje ciało, lubię swoje ciało, to mi też czasem do głowy przychodzą takie pomysły, dlatego że jednak jesteśmy w kółko bombardowani takimi komunikatami. Ciągle widzimy inne ciała i się porównujemy. I dla mnie, jedną z najciekawszych rzeczy w książce Obsesja Piękna. Było badanie, które pokazywało, że nawet jeżeli my mamy świadomość, że jakieś zdjęcie było retuszowane albo pozowane, to nie zmienia to faktu, że po zobaczeniu tego zdjęcia my mamy gorszy nastrój i tak czy siak się porównujemy i uważamy, że nasze ciało takie nie jest, nawet jeżeli ciało, do którego się porównujemy, nie jest prawdziwe, nie jest rzeczywiste. I ta książka naprawdę bardzo, bardzo dała mi do myślenia, i po przeczytaniu tej książki ja stwierdziłam, że nie chcę się odchudzać. Będę trzymała się moich zdrowych nawyków i żywieniowych, i nawyków związanych z aktywnością fizyczną, natomiast nie będę się odchudzać. Więc zanim zaczniesz proces odchudzania, to zadaj sobie po prostu pytanie: dlaczego to robisz? Czy robisz to dlatego, że um, po prostu gorzej się trochę może czujesz fizycznie i trudniej jest ci uprawiać sport, nie masz aż takiej wydolności i wiesz, że byłoby ci łatwiej, gdybyś schudła, albo um, wiesz, że masz um, nieprawidłowe wyniki krwi, masz może insulinooporność i wiesz, że zmniejszenie masy ciała. Pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie, albo po prostu chcesz schudnąć dla samej siebie, a nie dlatego, że wydaje ci się, że powinnaś, nie dlatego, że um, usłyszałaś kiedyś i masz takie przekonanie, że mężczyźni lubią tylko szczupłe kobiety, że jak będziesz gruba, to nikt Cię nie pokocha i osoby e, z nieprawidłową masą ciała są w jakiś sposób gorsze. Pamiętaj, że Twoja masa ciała, Twój wygląd zupełnie nie świadczą o Twojej wartości. Jeśli nie chcesz, nie musisz się odchudzać, a jeżeli masz taką ochotę, jeżeli chcesz to zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia, dla lepszego samopoczucia, to jak najbardziej masz do tego prawo. Jeśli wydaje Ci się, że czujesz jakąś taką presję społeczną na odchudzanie, to zastanów się, co wywołuje takie twoje myśli. Czy są to jacyś znajomi, rodzina, którzy rzucają jakieś głupie komentarze? Czy są to może social media, w których na okrągło oglądasz osoby, które po prostu wprawiają cię w kompleksy? Jeśli są to social media, no to tu jest akurat bardzo łatwa sprawa. Wystarczy przestać obserwować ludzi, którzy sprawiają, że Czujesz się gorzej, że pojawiają się u ciebie myśli o tym, że chcesz schudnąć. Jeśli jest to rodzina i znajomi, no to trzeba się zastanowić, czy można się z nimi jakoś skomunikować i powiedzieć im, że nie chcesz słyszeć komentarzy dotyczących twojego wyglądu, bo sprawiają, że gorzej się czujesz. A jeżeli nie chcesz dyskutować z tymi osobami i nie zależy ci na ich obecności w twoim życiu, to po prostu ogranicz kontakt. Także zaczęłabym od tego, dlaczego ty chcesz schudnąć, od zapisania sobie powodów, dla których chcesz schudnąć, bo będzie ci też wtedy łatwiej podejmować lepsze decyzje, jeżeli będziesz stała przed decyzją wyjść na zewnątrz i zrobić aktywność fizyczną. I nie będzie ci się chciało, to możesz wrócić do Twojego dlaczego. Ok, wyjdę, bo chcę się czuć lepiej. Mam dosyć tego, że ciągle czuję się zmęczona, ciągle czuję się ospała, chcę schudnąć kilka kilogramów. Aktywność fizyczna, z jednej strony przyspieszy proces odchudzania, a z drugiej strony sprawi, że będę czuła się lepiej. Więc zapisz sobie powody, dlaczego chcesz schudnąć. I zastanów się, czy ty w ogóle chcesz schudnąć. A jeżeli chcesz zrobić to dla zdrowia, no to warto zmienić nawyki żywieniowe, jeżeli właśnie masa ciała nie jest dla ciebie aż tak istotna. Więc, jak już odpowiesz sobie na to pytanie, dlaczego, przeszłabym do tego, żeby zdobyć podstawy wiedzy żywieniowej. Jeśli słuchasz mojego podcastu i obserwujesz kilku dietetyków w internecie, pewnie masz już podstawy żywieniowe i wiesz, że żeby schudnąć, trzeba wygenerować deficyt energetyczny, co oznacza, że jesz mniej, przyjmujesz mniej kalorii niż wynosi Twoje dzienne zapotrzebowanie energetyczne. Można to zrobić właśnie przez to, że jesz mniej. Albo połączyć jedzenie mniejszej ilości kalorii z większym wydatkiem energetycznym. I ten deficyt energetyczny nie musi, a nawet nie powinien być zbyt wysoki. Jeżeli Twoje zapotrzebowanie energetyczne wynosi około 2000 kcal, to pod żadnym pozorem nie przechodź na dietę 800 czy 1000 kalorii. Deficyt energetyczny rzędu 500 kcal tygodniowo będzie wystarczającym deficytem, żeby chudnąć około pół kilograma tygodniowo. Więc e, warto zapoznać się z tym, jakie produkty mają jaką kaloryczność, żeby podejmować lepsze decyzje. I nie chodzi o to, żeby dowiedzieć się, że na przykład 100 gramów czekolady ma około 550 kalorii, a 100 gramów ziemniaków ma około 90 kilokalorii i jeść tylko i wyłącznie ziemniaki, chociaż ziemniaki nie są tutaj akurat dobrym przykładem, bo wiele osób ziemniaków się boi, ale na przykład, nie wiem, 100 gramów jakiegoś owoca ma powiedzmy 50 kilokalorii i od tej pory. Jesz tylko i wyłącznie owoce, a w ogóle nie sięgasz po czekoladę, chociaż bardzo ją lubisz. Nie chodzi o to, żeby. Dowiedzieć się, jakie produkty mają jaką kaloryczność i wtedy wybierać tylko te niskokaloryczne, ale żeby mieć świadomość, że jeżeli sięgasz po te bardziej kaloryczne, to może wybierzesz trochę mniejszą porcję, może zamiast kupować całej tabliczki czekolady kupisz małego batonika, a jeżeli wybierzesz sobie owoce, to możesz po prostu zjeść większą porcję i nadal będziesz w deficycie energetycznym. Sprawdziłabym także makroskładniki. Dowiedziałabym się, w jakich produktach znajdziesz duże ilości białka, żeby w każdym Twoim posiłku jakiś produkt zawierający białko się znajdował, w jakich produktach znajdziesz węglowodany, a w jakich tłuszcze. Więc taka naprawdę. Podstawowa wiedza z zakresu dietetyki, tylko właśnie taka wiedza, którą będziesz czerpać od um, dietetyków, a nie od osób, które coś tam przeczytały na temat zdrowia, same schudły i teraz mówią ci, że te produkty są złe, te produkty są niedobre. Jeżeli słyszysz, że ktoś dzieli produkty na zakazane i yy, da produkty dobre, powinna pojawić ci się czerwona lampka i trzeba zakwestionować czy to jest dobry specjalista i czy warto czerpać od niego wiedzę żywieniową. Jeśli chcesz poznać podstawy dietetyki, podstawy psychodietetyki, dowiedzieć się czegoś na temat budowania nawyków samodyscypliny oraz motywacji przeczytasz o tym w mojej książce dieta to nie wszystko ja tę książkę napisałam 3 lata temu nadal jest bardzo aktualna w tej książce znajdziesz podstawy dietetyki które w zupełności Ci wystarczą żeby podejmować lepsze decyzje żywieniowe książka jest dosyć krótka i treściwa Także nie musisz inwestować bardzo dużo czasu, żeby zdobyć taką najważniejszą wiedzę. Także polecam Ci e, sprawdzić trochę informacji na temat deficytu energetycznego, makroskładników i kaloryczności niektórych posiłków oraz odpowiedniego komponowania posiłków, żeby były one sycące. Ok, czyli mamy krok pierwszy, zastanawiamy się, dlaczego chcesz schudnąć, zdobywamy podstawy wiedzy żywieniowej, i trzeci krok to zastanowienie się, w jaki sposób możesz w tym całym procesie odchudzania, w tym procesie zmiany znaleźć radość. Ja wielokrotnie mówiłam w tym podcaście, że kiedyś byłam bardzo zorientowana na cel. W ogóle nie cieszyłam się procesem, żadnym procesem. E, ja tylko myślałam o celu e, i zaciskałam zęby tylko i wyłącznie po to, żeby dojść do jakiegoś celu. I ja jestem jeszcze osobą, która ma w sobie dużo dyscypliny. Ja zacisnę zęby, zrobię to, co trzeba i dojdę do tego celu. Ale w ogóle nie w tym rzecz. Moim zdaniem, życie teraz, jestem już trochę mądrzejsza. I wiem, że życie nie polega na tym, żeby zaciskać zęby i tylko dojść do celu, bo ten cel często nie daje tyle szczęścia i satysfakcji, ile nam się wydaje, że miał nam dawać. Często to szczęście jest bardzo chwilowe. I miałam tak zarówno i w pracy, i z odchudzaniem. Doszłam do jakiejś masy ciała, która miała dać mi szczęście, a ja i tak, i tak. Nie byłam zadowolona ani z siebie, ani z masy ciała, i nie byłam szczęśliwa. I moim zdaniem kluczem jest tutaj znalezienie radości w procesie znalezienie takich sposobów, które sprawią, że będzie ci się chciało to robić, i nie tylko będzie ci się chciało to robić, ale będziesz czerpać z tego radość i będziesz się ekscytować na myśl robienia danej rzeczy. I ja wiem, że to jest trochę abstrakcyjne, bo my mamy wtłoczone, że odchudzanie to znaczy cierpienie, wyrzeczenia, najgorsza rzecz na świecie, dramat. Z tym kojarzy nam się odchudzanie z różnymi ograniczeniami. A ja bym chciała Cię zachęcić do tego, żeby spojrzeć na temat odchudzania jako na nową możliwość, na możliwość odnalezienia właśnie w tym procesie jakiejś właśnie takiej radości i ekscytacji. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest znalezienie jakiejś takiej ekscytującej aktywności fizycznej. Nie robienie jakiegoś fitnessu z YouTube'em, jeżeli nie sprawia ci to radości, chociaż wiem, że dużo osób na przykład lubi ćwiczyć z Martą codziennie, fit, lubi sobie robić takie treningi. Dla mnie to zupełnie, zupełnie nie wchodzi w grę i wiem, że wiele osób po prostu tego nie lubi. Dla mnie świetnym przykładem, ale wiem, że niedostępnym dla każdego jest surfing. Dla mnie ten sport, to jest właściwie coś, co ja kocham robić. Jestem podekscytowana za każdym razem, kiedy idę do wody, i dwie godziny takiej aktywności fizycznej spalają około 1000 kalorii, tak jak mówi mój zegarek. A ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, że ja robię jakąś aktywność fizyczną, bo ja świetnie się bawię i ja nie idę surfować po to, żeby. Palić kalorie albo żeby schudnąć, tylko idę tam po to, bo po prostu uwielbiam to robić. I tak samo mam na przykład z jeżdżeniem na rowerze. To też jest świetna aktywność fizyczna, która jeżeli wykonujemy ją długo, też spara, spala dużą ilość kalorii. Natomiast ja w ogóle nie czuję tego, że ja robię jakiś sport, tylko po prostu to jest aktywność fizyczna, którą lubię wykonywać z moim partnerem. Fajnie się bawimy, jedziemy na jakieś wycieczki i to po prostu jest jakaś taka fajna rzecz. Tak samo mam z jogą, która daje mi dużo zabawy. Jest jakimś takim wyzwaniem, jeżeli uczę się jakichś nowych asan i to jest coś, co ja naprawdę lubię robić, więc ja znalazłam sobie takie aktywności fizyczne, które w ogóle nie są połączone z odchudzaniem czy z wyglądem mojego ciała, tylko ja je robię po to, żeby się dobrze bawić i to jest właśnie taki jest główny cel. Ja wiem, że nie każdy ma dostęp do surfingu, ale może w Twoim mieście jest poldens. Zanim wyjechałam z Polski jeszcze jakieś 2 lata temu, trenowałam długo poldens, chodziłam tam 4-5 razy w tygodniu i po prostu to. Kochałam. Ja wiem, że dla niektórych mogą być też jakieś ograniczenia finansowe, ale może um, wystawisz jakieś ubrania na wintet, może um, nie kupisz sobie jakiegoś nowego ciucha, ale kupisz sobie karnet na jakieś fajne zajęcia, o których zawsze marzyłaś. Może znalezienie sobie jakiegoś studia jogi, zumby, tańca, jakichś zajęć ruchowych, może jakiejś, jakiejś sztuki walki, która. Po prostu będzie dobrą zabawą, a nie będziesz traktować tego jako robienie aktywności po to, żeby spalić jak największą ilość kalorii. Jeśli tak będziesz do tego podchodzić, no to pewnie będziesz się szybko zniechęcać i to będzie po prostu wywoływało jakieś takie negatywne emocje. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o. Szukanie radości w procesie, natomiast kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to gotowanie. Ja wiem, że nie każdy lubi gotować, ale wiele osób lubi jeść. Więc jeśli lubisz gotować albo całkiem lubisz gotować, to może poszukaj sobie fajnych blogów kulinarnych poszukaj sobie fajnych e-booków z przepisami. I zacznij eksperymentować w kuchni. Tylko znajdź sobie właśnie jakieś takie źródła przepisów, które z jednej strony będą zdrowe i będą wspierały proces odchudzania, a z drugiej strony będą świetnie smakować. I ja do tej pory wydałam już sześć buków kulinarnych i mam zarówno dwa e wegańskie, jest e-book fleksitariański, jest e-book dla zdrowej skóry. Moje pierwsze dwa e mają w sobie kilka przepisów z mięsem i każdy z tych e-booków ma podaną kaloryczność posiłków, zawartość makroskładników oraz kaloryczność i z tych e-booków możesz znaleźć właściwie całą masę przepisów i Myślę, że na pewno znajdziesz takie, które naprawdę ci posmakują. Takim banalnym przykładem jest jakby chociażby nie wiem jakaś owsianka czekoladowa albo pieczona owsianka. I wiele osób mówi nie znoszę owsianki, ale jak spróbują owsianki, która jest przygotowana w fajny sposób, to nagle zmieniają zdanie na ten temat. Albo wiele osób nie wiem nie przepada za warzywami, nie wiem w jaki sposób te warzywa przygotowywać. A jeśli zaczniesz podążać za jakimiś przepisami i nauczysz się przygotowywać te warzywa, to też może okazać się ekscytującym procesem. Ja wiem, że my zazwyczaj patrzymy na zdrowe gotowanie i na przygotowywanie posiłków jak na karę, ale ja osobiście uwielbiam. Gotować, dlatego że dla mnie to też jest taki trochę sposób na relaks i na ym, po prostu taki czas dla mnie. I wydaje mi się, że to też jest tak, jak my na to patrzymy. Jeżeli wydaje nam się gotowanie jakimś takim przykrym obowiązkiem yy, i czymś, co w ogóle nie jest ekscytujące, no to może. Jakoś uprzyjemnisz sobie ten proces, oglądając przy okazji serial, słuchając jakiegoś fajnego podcastu. Ja ostatnio, przez to, że dużo czasu spędzam z moim partnerem i większość, przez większość czasu po prostu sobie rozmawiamy. To rzadko słucham podcastów, i jak sama gotuję jakiś obiad, to wtedy mam taką chwilę dla siebie, mogę coś fajnego ugotować, pokroić sobie powoli warzywa i czegoś posłuchać. I ja kocham testować jakieś nowe przepisy, szukać przepisów w książkach innych osób, czy w e-bookach innych osób, żeby nie gotować w kółko tego samego. Ale też rozumiem, że są osoby, które nie lubią same gotować, więc może mm, poszukasz sobie jakichś fajnych gotowców albo zamówisz catering yy, i w jakiś inny sposób znajdziesz radość w procesie. Więc, żeby nie odpuścić za szybko, albo żeby nie wrócić do starych nawyków żywieniowych po procesie odchudzania, Poszukaj radości w procesie. Zastanów się, co potencjalnie może dawać ci radość w tym procesie zmiany, i zastanów się, jakie myśli towarzyszą ci, kiedy myślisz sobie: będę się odchudzać albo będę jeść zdrowiej. I zastanów się, czy masz takie właśnie fałszywe, negatywne przekonania na temat diety i zdrowego stylu życia, czy to kojarzy ci się źle, a jeśli tak, to dlaczego. I czy możesz to w jakiś sposób zmienić? Okej, okay. kolejnym krokiem będzie to, żeby właściwie nie robić kroku, tylko się zatrzymać i postanowić, że tym razem zrobisz to powoli, że nie będziesz robić wszystkiego naraz. Jednym z fałszywych przekonań na temat diety i odchudzania jest to, że przechodzimy na dietę, chcemy schudnąć w dwa tygodnie 5 kg albo w miesiąc 20 kg. Robimy to szybko, przechodzimy na dietę, ma być skutecznie i wracamy do starych nawyków żywieniowych. No nie, tak to nie działa. Większość osób. Która przechodzi na dietę i ma jakieś takie i, i rzeczywiście chudnie na tej diecie, mimo wszystko, większość z tych osób wraca do poprzedniej masy ciała sprzed odchudzania, albo wraca to wszystko z nawiązką. I dzieje się tak dlatego, że podczas takiego szybkiego procesu odchudzania, kiedy zmieniamy wszystko naraz, dostosowujemy się do jakiejś diety i w ogóle nie szukamy radości w procesie. My nie uczymy się, w jaki sposób żyć zdrowiej, nie budujemy zdrowych nawyków żywieniowych. Więc ja zachęcam Cię do tego, żeby zatrzymać się i zastanowić się, co chcesz zmieniać i postanowić sobie, że tym razem zrobisz to powoli, na spokojnie, że pół kilograma tygodniowo albo zero kilogramów tygodniowo, ale że skupisz się na tym żeby zbudować sobie taki proces, który będzie ci sprawiał przyjemność, będzie sprawiał ci radość i ten proces zajmie się wynikami. Bo jeżeli ty zbudujesz sobie takie nawyki, które będą ci pomagały być w deficycie energetycznym, jeść zdrowiej, podejmować zdrowsze decyzje żywieniowe, to w konsekwencji pewnie schudniesz. Będzie to proces dłuższy i rzeczywiście potrwa to więcej niż dwa miesiące czy miesiąc, ale będzie to wynik, który zostanie z Tobą na stałe, na dłużej, może na całe życie i nie zaliczysz efektu jojo. Więc zatrzymujemy się i bierzemy postanowienie, że tym razem nie będziesz robić wszystkiego naraz. I pierwszym krokiem... O którym już po chwilą powiedziałam w kontekście szukania radości z procesu będzie znalezienie sobie ruchu, który sprawi ci radość i zbudowanie sobie nawyku ruszania się. Ja uprawiam jogę, praktykuję jogę rano, dlatego że jest największe prawdopodobieństwo tego, że ją zrobię. Wieczorem często jestem zmęczona, wieczorem piszę sobie wymówki, no i często coś tam wypada. Albo troszeczkę dłużej trzeba popracować, albo ktoś ma jakąś propozycję i tak dalej. I często ta joga się po prostu nie wydarza. Ja zbudowałam sobie nawyk porannej jogi, bo chcę ją wykonywać codziennie i chcę ją wykonywać nawet jeśli mi się nie chce. Bo to nie jest tak, że mi się zawsze chce. W 80% przypadków mi się nie chce, ale ja znam to uczucie po i wiem, że jak już stanę na tą matę, to już jest fajnie, a jak ją skończę, to jest już najfajniej. I ja po prostu umieściłam tę jogę rano. I też kolejnym nawykiem związanym z ruchem jest u mnie to, że chodzę na spacery wieczorem albo chodzę z moim partnerem, albo chodzę sama i słucham podcastu. I właśnie przez to, że mam pracę siedzącą, to, to często jednak dużo siedzę. I to są y, nawyki związane z ruchem, które ja zbudowałam, ale też musicie zastanowić się nad tym, jak wygląda wasze życie, żeby dopasować te nawyki związane z ruchem do siebie. Może być tak, że zaczynacie pracę o siódmej rano, że musicie odwieźć, nie wiem, dzieci do jakiejś szkoły, więc nie będziecie mieli możliwości robić porannej jogi y, przed waszą pracą. Ale może być tak, że akurat po pracy mijacie studio jogi albo zajęcia zumby albo siłownię i Waszym nawykiem może być to, że zawsze po pracy, zanim jeszcze wrócicie do domu, zajeżdżacie, zatrzymujecie się w jakimś studio, gdzie możecie sobie poćwiczyć. I to może być wasz nawyk, który możecie wprowadzić do swojego życia. Może być tak, że macie na przykład 5 kilometrów do swojej pracy i przerzucicie się z samochodu na rower. Zastanówcie się, jak wygląda wasz styl życia, jakie aktywności lubicie i gdzie wy możecie te aktywności włożyć w wasz dzień. Kolejnym Krokiem, takim pierwszym krokiem, zanim w ogóle zaczniesz planować jakąś dietę i gotowanie, będzie poszukanie obszaru, w którym popełniasz takie, nie chcę powiedzieć, błędy żywieniowe, ale użyję tego sformułowania, gdzie popełniasz takie największe błędy żywieniowe i zacznij od ich naprawiania. Błędy żywieniowe to Nazwałabym takimi zachowaniami, które sprawiają, że jesz więcej kalorii niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne. Albo takie zachowania, które ciągną za sobą kolejne negatywne zachowania. Hmm, na przykład, właśnie to, że nie wiem, przechodzisz na jakieś restrykcyjne diety, później nie wytrzymujesz tej presji e, i e, kompulsywnie się obiadasz. I. Trzeba tutaj poszukać obszarów i właśnie tych zachowań, które sprawiają, że popełniasz te błędy żywieniowe i warto się zastanowić, jak można je naprawić. I zanim w ogóle przejdziesz na jakąkolwiek dietę i wymyślisz jakikolwiek plan żywieniowy, zajęłabym się właśnie tymi obszarami i zastanowiłabym się, co sprawia ci taką największą trudność co jest dla ciebie największym wyzwaniem. Dam Ci kilka przykładów. Jeżeli jesteś osobą, która je zdecydowanie za dużo słodyczy, jedzenie słodyczy jest ok, ale jeśli jest ich za dużo, no to można nad tym popracować. Więc możesz zastanowić się, dlaczego jesz aż tak duże ilości słodyczy. Czy to dlatego, że po prostu kupujesz duże ilości słodyczy, one są w domu, albo ktoś przynosi te słodycze i ty je po prostu jesz, bo one są. Albo może mm, nie radzisz sobie z jakimiś trudnymi emocjami, i dlatego jesz takie duże ilości słodyczy. Więc w zależności od tego, jaka jest przyczyna, e, warto wyeliminować tę przyczynę i nauczyć się jeść mniej słodyczy. Nie w ogóle je wyeliminować, ale jeść mniejsze ilości. Jeśli jesz dużo słodyczy, bo po prostu są w domu, to przestań je kupować, a jak przyjdzie ci ochota na słodycze. To wyjdź do sklepu i kup po prostu jakąś mniejszą porcję. Zamiast kupować wszystkie rodzaje słodyczy, które lubisz, wejdź do sklepu i kup po prostu małą porcję. I ja bym, jeżeli zlokalizujesz właśnie takie wyzwania u siebie, Zaczęła od naprawiania tego i dopiero później za zajęłabym się kolejnymi obszarami. Jeżeli Twoją trudnością jest to, że nie masz zorganizowanej kuchni, że często jesz na mieście albo zamawiasz i po prostu nie gotujesz w domu, to zastanowiłabym się, czego potrzebujesz, żeby gotować więcej w domu. Może. Nigdy nie masz zrobionych zakupów, bo po prostu zapominasz o tym, odkładasz to na ostatnią chwilę. Jesteś głodna i nie chce ci się robić już zakupów. Więc może warto sobie wybrać jakiś taki jeden dzień w tygodniu, w którym zaplanujesz obiady chociażby albo zaplanujesz, co będziesz jeść na śniadanie, co będziesz zabierać do pracy i pojedziesz i zrobisz takie większe zakupy na cały tydzień. Żeby wpisać sobie to do e, grafiku i Sprawić, żeby to było ważne. Jeśli nie wiesz, jak gotować, nie masz planu, to możesz też posłużyć się od jakimś, pla jakimś planem od dietetyka. Ja u siebie w sklepie mam takie gotowe plany żywieniowe. Na bazie moich przepisów z e-booków mam też plan żywieniowy śródziemnomorski. I dzięki takiemu planowi żywieniowemu, jeśli chcesz gotować w domu, chcesz przygotowywać sobie posiłki, ale nie wiesz, co masz gotować i nie chce ci się robić listy zakupów, to taki plan powinien rozwiązać Twój problem, dlatego że w planie masz listę zakupów. W moich planach żywieniowych nic się nie marnuje, więc jeżeli kupujesz. Um, Kostkę twarogu to wykorzystujesz ją w ciągu tygodnia, więc ja zdejmuję z Ciebie ten obowiązek planowania i zastanawiania się, co ugotować. I jeśli jesteś osobą, która w sumie lubi gotować i ma fajne pomysły, no to po prostu usiądź sobie raz w tygodniu, zaplanuj sobie, co chcesz ugotować. I zrób większe zakupy, tak, żeby jeść na mieście rzadziej i rzadziej zamawiać, bo jedzenie na mieście, zamawianie jest ok, tylko zazwyczaj jedzenie na mieście możliwe, że ma trochę więcej kalorii i trudniej jest utrzymać deficyt energetyczny. I to jest główna trudność z tym jedzeniem na mieście. A kiedy gotujesz w domu, masz po prostu większą kontrolę nad tym, co jesz, jakie ilości tłuszczu tam dodajesz i jaka jest ostateczna wartość energetyczna i czy znajdzie się tam też większa ilość białka i błonnika. Jeżeli Twoją trudnością jest to, że jesz mało warzyw i no po prostu wiesz, że często po prostu kończysz jedząc jakąś drożdżówkę, bułkę, słodycze. I nic takiego, właśnie co, co zawiera warzywa, no to po prostu poszukaj fajnych przepisów z użyciem warzyw. Może zamów sobie, właśnie, jakąś książkę, zamów sobie jakiegoś e-booka, w którym będą pomysły na jakieś takie warzywne posiłki, które będą zawierały większe ilości warzyw. Zrób też zakupy i kup ulubione warzywa. Też nie staraj zmuszać się do tego, żeby kupować bakłażana, jeśli zupełnie nie wiesz, co masz z tym bakłażanem zrobić. I może nie wiem, oswajaj jedno warzywo w tygodniu, znajdź jakieś, nie wiem, trzy przepisy na dane warzywo, i sprawdź, co lubisz. Więc. Myślę, że taką dużą trudnością jest to, że my czasami nie mamy pomysłu, jeżeli już chcemy coś ugotować, no to w sumie nie wiemy co i chcemy to ugotować w momencie, kiedy jesteśmy głodni, a tutaj to wymaga jednak trochę planowania. Zastanowić się, co my chcemy ugotować, z jakich produktów zrobić zakupy i to ugotować. Więc rzeczywiście wymaga to więcej czasu niż zamówienie czegoś albo zjedzenie czegoś na mieście, ale może to być właśnie też sposób na fajne spędzenie czasu i na pewno pomoże ci to w długoterminowym celu, jakim jest odchudzanie. I jeżeli już zlokalizujesz sobie te obszary, w których popełniasz te błędy żywieniowe, to zacznij po prostu od naprawienia tych obszarów, nad znalezieniem rozwiązań i zaopiekuj się najpierw tym, a dopiero później też przechudź do kolejnych kroków. I oczywiście wiesz już na pewno, że najważniejszym aspektem odchudzania jest deficyt energetyczny to o czym wspomniałam na początku i rzeczywiście nawet jeżeli będziesz jeść superfoods, będziesz jeść orzechy, awokado i wszystkie te produkty, które są uważane za zdrowe ale będziesz jeść je w zbyt dużej ilości w stosunku do Twojego zapotrzebowania energetycznego. Będziesz, nie wiem, używać bardzo dużej ilości oliwy, do sałatek, będziesz dodawać dużo masła orzechowego do, do swoich owsianek, i nie wygenerujesz deficytu energetycznego, no to niestety nie uda ci się schudnąć. I można schudnąć jedząc w McDonaldzie, można schudnąć jedząc słabej jakości produkty, ale jest to oczywiście mało optymalne rozwiązania. I najnowsze badania mówią o, mówią o tym, że jakość posiłków, jakość jedzenia ma duże znaczenie w procesie odchudzania. Można schudnąć um, odżywiając się w taki niezbyt zdrowy sposób. Posiłkując się bardzo przetworzoną żywnością, ale ten proces może być trochę wolniejszy, nadal będzie skuteczny, ale może być trochę wolniejszy, i zdecydowanie warto zadbać o jakość naszych posiłków. Co mam na myśli, jeśli chodzi o jakość posiłków? Przede wszystkim sięgamy po jak najmniej przetworzoną żywność. Jemy jak najwięcej warzyw i owoców. Wybieramy raczej węglowodany złożone, kasze, płatki owsiane, pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarnisty makaron. E, sięgamy też po jakieś chude źródło białka, e, po jakieś właśnie jogurty białkowe, kefiry, e, jogurty naturalne. Też staramy się, żeby w naszym diecie znalazło się źródło kwasów omega 3. Fajnie jakby dwa razy w tygodniu pojawiła się ryba, a jeśli nie jesz ryby, no to um, warto wdrożyć tutaj suplementację. Ale trzeba też pamiętać, że przyjemność w jedzeniu jest również bardzo ważna, więc. Nie próbuj na 100% realizować yy, założenia, że jakość produktów podczas odchudzania musi być najważniejsza, bo twoja przyjemność z jedzenia, twoja radość z procesu jest równie istotna, żeby w ogóle w tym procesie wytrwać. Bo jeżeli twoja dieta będzie na 100% zdrowa i yy, posługujesz się tylko nieprzetworzoną żywnością, ale tęsknisz za jakimiś produktami i czujesz się po prostu ograniczona, czujesz, że robisz dużo wyrzeczeń, no to też nie tędy droga, bo koniec końców stwierdzisz, że masz to w nosie, jak będziesz mieć gorszy dzień i po prostu wrócisz do starych nawyków żywieniowych. Więc dobrze wykorzystywać tutaj tę zasadę 80-20 i przez zdecydowaną większość czasu korzystać z Wysokiej jakości jedzenia, nieprzetworzonej żywności, gotować jak najwięcej posiłków w domu, a przez 20% czasu wliczyć sobie do diety jakieś ulubione słodycze, lody czy wyjść raz na jakiś czas na jakąś pizzę. Ale mając z tyłu głowy to, że możesz nie liczyć kalorii. Ale kalorie i tak się liczą, że deficyt energetyczny jest e, najważniejszy w procesie odchudzania. Tylko ja też e, nie skupiałabym się tak bardzo na tym, że musisz schudnąć w każdym tygodniu te pół kilograma, że masz jakiś deadline i musisz to zrobić, musisz schudnąć, tylko skupiłabym się na tym, żeby Zamiast ciągle myśleć o tych liczbach i się mierzyć i ważyć, żeby po prostu zbudować sobie te nawyki, nauczyć się gotować zdrowiej, nauczyć się podejmować lepsze wybory żywieniowe i jak będziesz mieć już taką bazę lepszych zachowań żywieniowych, to wtedy dokładać po prostu kolejne elementy. Zazwyczaj jeśli zadbasz o ruch, zadbasz o jakość posiłków, i nie będziesz jeść właśnie tych produktów, które sprawiają, że jesz więcej niż potrzebujesz, bo te produkty tuczące to są zazwyczaj te produkty, których po prostu zjadamy więcej, a nie jesteśmy głodni. Dobrym przykładem będzie tutaj ptasie mleczko, sięgamy po nie nawet jak nie jesteśmy głodni i jesteśmy w stanie zjeść całe opakowanie, które ma masę kalorii, więc jeśli nie będziesz sięgać tak często po, po takie produkty, albo będziesz jeść po prostu mniejsze ilości, to ten spadek masy ciała powinien się zadziać. Jeżeli ta masa ciała nie będzie się zmieniać, to wtedy... Wdrożyłabym tutaj e, jakąś taką kontrolę nad ilością spożywanej energii, ale kontrolę nie mam na myśli, że co do kalorii wyliczasz wszystko to, co jesz, ale sprawdzenie, bo nam może się wydawać, że my jemy mało i nie chudniemy, e, i że jesteśmy w deficycie. Ale dopiero w momencie, kiedy my wpiszemy sobie w aplikację, na przykład Fitatu albo MyFitnessPal, to wszystko, co jemy, dopiero wtedy możesz sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś w, deficy w deficycie energetycznym. Więc um, zacznij po prostu od wdrożenia aktywności i zmian w zakresie odżywiania, i dopiero później, właśnie sprawdź, czy jesteś w tym deficycie energetycznym. Um, a jeżeli nie. To sprawdź, które produkty, e, jakie posiłki sprawiają, że jesz więcej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne. Kolejnym bardzo ważnym elementem e, odchudzania, takiego skutecznego odchudzania na lata, jest umiejętność wybaczania sobie błędów. Jeśli podchodzisz do odchudzania z takim zero-jedynkowym podejściem, że trzymasz się diety na 100%, ale jeżeli popełnisz najmniejszy błąd, to wszystko skończone, no to ten proces odchudzania pewnie szybko się skończy, bo my jesteśmy ludźmi, każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma jakieś chwile słabości, ale może warto zacząć od tego, jak my w ogóle definiujemy błędy. Czy zjedzenie kawałka ciasta podczas przyjęcia urodzinowego albo wesela jest błędem? No, nie, to jest po prostu zjedzenie kawałka ciasta. Zjedzenie kawałka ciasta sprawia, że zjadłaś nie wiem więcej e, kalorii, ale to nie jest żaden błąd, nie musisz się za niego karać, nie musisz e, robić sobie wielkich wyrzutów, i po prostu następnym razem. Możesz zdecydować, że nie będziesz jadła tego kawałka ciasta, a możesz też zdecydować, że będziesz jadła ten kawałek ciasta. Więc zaczęłabym od tego, jak my w ogóle definiujemy błędy i nie nazywałabym jedzenia, nie wiem, słodyczy, czy wyjścia na pizzę jakimś grzechem albo popełnieniem błędu, no bo wtedy nam się wydaje, że w ogóle nasze starania. Idą zupełnie na marne, że nam znowu nie wyszło, i że w ogóle najlepiej to rzucić to w cholerę i zacząć znowu od poniedziałku. Ale właśnie, to, że ty nie liczysz tych kalorii w weekend i nie jesteś na diecie, nie znaczy, że to, jakie ilości jedzenia przyjmujesz w weekend, nie wpływa na Twoją masę ciała. Oczywiście to wpływa na Twoją masę ciała, więc o wiele bardziej. Opłaca się nie postrzegać jedzenia jako grzechu, nie postrzegać tego, że zjesz coś bardziej kalorycznego, jako błąd, no bo wtedy jest duża szansa na to, że będziesz się obwiniać i będziesz chciała się poddać. Więc zachęcam Cię do tego, żeby przygotować sobie strategię. Na radzenie sobie w momencie yy, takiego wydarzenia i zastanowienie się, co zrobisz, jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem. Powiedzmy, że jest piątek, ktoś zaprosił cię na jakąś kolację, i no, nie poszliście do zdrowej restauracji, tylko do pizzerii, no i ty zjadłaś całą pizzę. I jak ty sobie radzisz z takim wydarzeniem? Czy Stwierdzasz, że popełniłaś błąd, Twoje starania nie mają sensu, wszystko zmarnowane i przez cały weekend jesz cokolwiek? Czy stwierdzasz, że hmm, może zamiast zamawiać taksówkę, to wrócisz do domu pieszo po tej pizzy, a następnego dnia wrócisz do swoich nawyków żywieniowych, bo o wiele bardziej opłaca się ta druga strategia. Nie masz wtedy wyrzuty w sumienia i dalej kontynuujesz em, swoją zmianę nawyków żywieniowych, a pierwsza strategia zupełnie, zupełnie się nie opłaca, bo obniża ci nastrój, obniża twoje poczucie sprawczości i sprawia, że nie masz ochoty być na diecie, więc Pamiętaj o tym, żeby wybaczać sobie błędy, żeby przygotować sobie strategię działania w momencie, kiedy coś pójdzie niezgodnie z Twoim planem, bo pamiętaj, że my możemy tworzyć piękne plany, ale też pandemia dobitnie nam pokazała, że co z tego, żeby sobie coś zaplanujemy. Jak rzeczywistość pewnie y, okaże się zupełnie inna, więc możesz mieć genialny plan żywieniowy, ale nie wiem, szefcie wkurzy w pracy, coś się wydarzy, dziecko zachoruje i nie będziesz mogła postępować zgodnie z planem. I wtedy staraj się po prostu wybierać y, coś, co jest najmniejszym złem, jakimś najlepszym wyborem. I na pewno się nie obwiniaj i po prostu wybaczaj sobie takie rzeczy. Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby nagradzać się za postępy i zauważać te postępy. Um, I oczywiście, nie wiem dlaczego, czy, czy to ja tak mam, czy każdy tak ma, jak ja mówię nagradzać się za postępy w odchudzaniu, to od razu mi się to kojarzy z jedzeniem i z tym, żeby nagrodzić się jakimś jedzeniem. A ja zachęcam Cię do tego, żeby hmm, nagradzanie się oderwać od jedzenia. Żeby to nie było tak, że jeżeli coś świętujemy, celebrujemy, to pijemy wino i idziemy na kolację, ale może nagrodzić się jakimś wyjazdem, nagrodzić się książką, masażem, czymś, co niekoniecznie jest związane z jedzeniem, ale sprawia Ci dużo radości i sprawia Ci dużo przyjemności. I jeśli chodzi o Zauważanie postępu to, to niezwykle pozytywnie działa na naszą motywację i chęć działania, jeśli my zauważamy y, nasz postęp. I zachęcam Cię do tego, żeby. Prowadzić sobie może jakiś taki notatnik z nawykami albo jakąś taką aplikację, w której możesz wybrać sobie jakieś na przykład trzy nawyki, które obecnie budujesz, albo jakieś trzy aspekty, dwa, jeden albo pięć, nad którymi obecnie pracujesz i każdego dnia zaznaczyć, że to mi się udało, to mi się udało i to też mi się udało i pochwalić się za to, że zrobiłaś dzisiaj taki postęp. A jeżeli coś też nie poszło zgodnie z planem, to zastanowić się dlaczego nie poszło zgodnie z planem? Co można zrobić? A jeżeli poszło coś niezgodnie z planem, no to po prostu też wybaczyć sobie, jeżeli błąd leżał po twojej stronie. I można każdego dnia sobie takie postępy zauważać i na przykład, nie wiem, na koniec każdego tygodnia Nagradzać się w jakiś sposób i żeby też ustalić sobie wcześniej, w jaki sposób będziesz zauważać te postępy, w jaki sposób i jak często będziesz się nagradzać, bo to, co nas niezwykle motywuje do działania, jest zauważanie postępu. Ja o tym pisałam właśnie w mojej książce Dieta to nie wszystko, w tej pierwszej części, takiej bardziej psychodietetycznej, że właśnie my mamy mylne podejście do motywacji i nam się wydaje, że my musimy się najpierw zmotywować, żeby działać, a my będziemy chcieli działać, kiedy będziemy zauważać postępy. Ja tak mam na przykład z nauką języków. W momencie, kiedy widzę postęp, widzę, że ostatnie miesiące nauki sprawiły, że ja jestem w stanie Komunikować się w tym nowym języku, a jeszcze kilka miesięcy temu nie byłam w stanie, to ja mam o wiele większą motywację do, do nauki i wiele większą ochotę do nauki. Kolejną rzeczą jest e, właśnie zgłębienie tematu nawyków, zgłębienie tematu budowania pozytywnych nawyków i e, też tematu naszych negatywnych e, nawyków. I uświadomienie sobie, że nasze pozytywne nawyki może nie dają nam takiej natychmiastowej gratyfikacji, ale świetnie działają z biegiem czasu, czyli czas jest tutaj waszym sprzymierzeńcem. Im więcej czasu upłynie, tym lepiej dla Was. Natomiast z takimi negatywnymi nawykami, jak na przykład yy, jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy czy Oglądanie seriali i y, siedzenie, y, i w ogóle nie ruszanie się, to im więcej czasu minie, tym gorzej dla Was. Czyli czas działa tutaj na Waszą niekorzyść. Zachęcam Was do przeanalizowania swoich nawyków, które z czasem działają niekorzystnie i budowania takich nawyków, które z czasem będą działały na Was y, korzystnie żeby um, zastanowić się, co możecie zrobić w aspekcie ruchu, w aspekcie przygotowywania e, posiłków, w aspekcie jedzenia na mieście i jedzenia słodyczy. Jest... Um, Kilka fajnych książek na rynku dotyczących budowania nawyków. Ja najbardziej lubię książkę Atomowe Nawyki Atomic Habits, ale ja też nagrałam jakieś odcinki podcastu dotyczące budowania nawyków, i może one akurat Wam wystarczą. Ja bardzo, bardzo lubię. Polegać na nawykach, a nie na silnej woli, dlatego że często mamy tak, że nam się nie chce, że jest zła pogoda, że mamy zły humor, ktoś nas wkurzył, no i po prostu nie chce nam się robić rzeczy. Więc jak my mamy za każdym razem podjąć decyzję o tym, że zrobimy aktywność, że ugotujemy, no to no będzie ciężej, bo trzeba się przełamać i to zrobić. A jeżeli Wy będziecie polegać na nawykach i nawyki będą właśnie budowały taki proces, to Wy bez myślenia o tym, czy wyrobicie tę aktywność, czy nie, po prostu ją zrobicie. I też zachęcam Cię do tego, żeby nie budować wszystkich zdrowych, zdrowych nawyków naraz, w jednym czasie, tylko żeby krok po kroku dokładać kolejne um, elementy, na których ci zależy. I ja wiem, że to wszystko może się wydawać jak bardzo, bardzo dużo pracy, a my często nie mamy tego czasu. Jest dużo obowiązków, jest praca i są jakieś różne zobowiązania. I co robić, jeśli nie masz? Czasu. Po pierwsze, nie porównuj się do innych osób i też nie porównuj się do mnie, bo ja akurat mam taką pracę, w której nie muszę nigdzie dojeżdżać, mogę wybierać sobie, o której zaczynam pracę i ile pracuję. Więc ja mam czas na poranną rutynę, na jogę, mogę w trakcie pracy ugotować posiłek, wieczorem wyjść na spacer, nie mam dzieci. Więc u mnie jest naprawdę Lajtowo. Mogę na to poświęcać dużo czasu. Natomiast jeśli ty nie masz czasu na te wszystkie rzeczy, to zastanów się, w jaki sposób ty możesz sobie uprościć ten zdrowy styl życia. Może zamówisz sobie zakupy raz w tygodniu, jeśli nie masz czasu gdzieś pojechać, bo akurat Zajmujesz się dzieckiem i nie masz jak wyrwać się z domu i oczywiście że lepiej jest pójść zrobić te zakupy i zrobić dodatkową aktywność fizyczną, ale ty może nie jesteś w stanie tego zrobić. Może rzeczywiście nie masz czasu na gotowanie albo zupełnie nie lubisz tego robić. Zamów sobie catering dietetyczny. Może akurat jesteś osobą, która ma zasoby finansowe um, i Możesz sobie na to pozwolić, bo po prostu za dużo pracujesz i nie jesteś w stanie gotować, albo po prostu nie chcesz gotować. Jeśli potrzebujesz planu żywieniowego, bo nie wiesz w jaki sposób się odżywiać, możesz skorzystać z moich planów żywieniowych. Jeśli nie chcesz przeszukiwać internetu w poszukiwaniu fajnych i sprawdzonych przepisów, z których Ty możesz samodzielnie ułożyć sobie plan, bo. Nie lubisz, jeżeli ktoś ci narzuca to, co masz jeść, to możesz skorzystać z moich e-booków z przepisami. Pamiętaj, że każdy z nas ma inne zasoby. I nie każdy ma tyle czasu co, co ja, albo ktoś właśnie, kto, kto nie ma dzieci i nie ma tylu zobowiązań, i zastanów się, w jaki sposób ty możesz sobie uprościć ten proces. Ja wiem, że może ktoś robi sobie samodzielnie w domu mleko owsiane albo mleko sojowe i samodzielnie od A do Z wykonuje jakby wszystkie posiłki. I ty nie porównuj się do tych osób i nie myśl sobie, kurde, jeżeli ja nie mogę sobie zrobić z tych zdrowych słodyczy od zera, no to w ogóle nie zabieram się za to. Nie. Pomyśl o swoich zasobach i czasowych, i finansowych, i zasobach w postaci ludzi, których masz wokół i zastanów się, czy bliscy mogliby wesprzeć cię w, nie wiem, opiece nad dzieckiem, czy może. Ktoś może zająć się właśnie e, twoim dzieckiem albo przejąć część obowiązków domowych, żebyś ty mogła wyjść i e, zrobić coś dla siebie. Więc e, pomyśl o tych swoich zasobach. E, nie zakładaj od razu, że nie masz e, na to czasu. I oczywiście na pewno nie będę tutaj mówić, jestem daleka od tego, że to tylko kwestia organizacji, bo oczywiście, że nie, to nie jest tylko kwestia organizacji, bo część osób ma rzeczywiście bardzo dużo rzeczy na głowie. Zastanów się, w jaki sposób Ty możesz sobie ten cały proces uprościć. Mam nadzieję, że te moje. Porady, moje wskazówki dotyczące tego, jak zabrać się za odchudzanie w 2022 roku. Zmieniły ci trochę myślenie na temat odchudzania, podejścia do odchudzania, że poszukasz radości w procesie, um, zastanowisz się w ogóle, dlaczego Ty chcesz się odchudzać i czy chcesz się odchudzać, poszukasz sobie jakiegoś fajnego ruchu dla siebie. No, i zastanowisz się, jakie obszary trzeba, jakimi obszarami trzeba zaopiekować się najpierw, co warto naprawić, jakie nawyki warto zbudować. No, i będziesz się trzymać z daleka od diet 1000 kalorii, diet cud, czy tam kolejnych jakichś innych modnych postów, diet i tak dalej. Mam nadzieję właśnie, że ten odcinek cię zainspirował i napełnił cię ochotą do działania, którą będziesz dalej podtrzymywać, zauważając swoje postępy. Jeśli chcesz um, zdobyć podstawy wiedzy żywieniowej, zachęcam Cię do tego, żeby sprawdzić moją książkę. Dieta to nie wszystko. Jeśli poszukujesz fajnych przepisów na zdrowe posiłki, pyszne i nie chcesz stać zbyt długo w kuchni, sprawdź moje e-booki z przepisami. A jeśli chcesz mieć gotowy plan żywieniowy, jeśli chcesz wiedzieć, co trzeba jeść od poniedziałku do niedzieli, chcesz mieć zaplanowane wszystkie posiłki, i chcesz dostać listę zakupów, to sprawdź plany żywieniowe. Do 22 sierpnia wszystkie produkty w moim sklepie z kodem urodziny są 20% tańsze. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz mi znać w wiadomości prywatnej na Instagramie, jak podobał Ci się ten odcinek podcastu. I będę niesamowicie wdzięczna, jeśli podasz go dalej, wyślesz przyjaciółce albo udostępnisz go w swoich mediach społecznościowych. Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w poniedziałek.